uwielbialiśmy Boga, oddawaliśmy Mu chwałę, wyznawaliśmy dobre rzeczy o Bogu. I możemy powiedzieć, że Bóg nigdy nie zawodzi. Jest wierny. On jest wierny sobie, swojemu charakterowi, jest wierny nam. Jest Bogiem, który nie ma żadnych kaprysów. Kiedy czytamy proroka Izajasza, 43 rozdział, od 1 do 3 wiersza czytamy tak: lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Zwróćmy uwagę, On jest tym, który stworzył Jakuba. Czyli dosłownie stworzył sobie lud Izraela, bo Jakub reprezentuje nie tylko siebie, ale reprezentuje lud Boży. Każdy z nas jest stworzony na nowo do życia z Bogiem. Zostaliśmy odrodzeni. Ale tu jest taka wspaniała obietnica. Kiedy mieliśmy seminarium na zakończenie, jeden z braci właśnie coś takiego fajnego powiedział: zanim będę dzielił się tym, co przygotowałem, to chciałem zaznaczyć. Zwróćcie uwagę, że Bóg nie mówi: ochronię Cię od ognia, ochronię Cię od rzek. To znaczy, Ty pójdziesz przez ogień, pójdziesz przez wody, ale ja będę z Tobą w tym wszystkim. I w tym ogniu, i w tych wodach, żeby Ci nie zalały, i ten ogień, żeby Ci nie spalił. Czyli Bóg obiecuje nam, że i mówi do nas bardzo wyraźnie, będziemy przechodzić przez różne sytuacje, doświadczenia i próby. I Bóg mówi o tym, że to jest nieuniknione, prawda? Tylko że On, wierny, będzie z nami w tym ogniu i w tej wodzie. I sprawi, że Ty i ja przejdziemy na drugą stronę. I sprawi, że będziemy zachowani od ognia i nie spłoniemy, i będziemy zachowani od tej wody i nie utoniemy, ale będziemy przez Niego błogosławieni. To jest dobra obietnica. Bóg jest wierny. A chciałbym dzisiaj mówić na temat wiary. Potrzebujemy wiary, potrzebujemy trwać w wierze. I kiedy czytamy 9 rozdział Ewangelii Mateusza, 27 do 31 wiersz, ja przeczytam. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego ci ślepi i rzekł im Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli Mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni wyszedłszy, rozsławili imię Jego po całej okolicy. Kiedy czytamy Ewangelię, możemy poznać serce Jezusa. Każdy z ewangelistów inaczej redaguje swoją Ewangelię. I chociaż mamy bardzo podobne, czasami wręcz dosłowne historie, to każdy z nich tę historię umieszcza w innym miejscu. W zupełnie innym miejscu. Na przykład Marek, ten początek o tym, tego 9 rozdziału, o tym człowieku, którego 4 sparaliżowanego przynieśli i spuścili przez dach przed Jezusa, umieszcza na samym początku. A tu mamy 9 rozdział. Ale to nie jest istotne. Ważne jest to, że każdy z nich przekazuje, buduje obraz Jezusa i chodzi mu o konkretnych ludzi, do których chce dotrzeć. Kiedy czytam ten i kiedy wczoraj czytałem ten 9 rozdział, sam byłem zaskoczony. Dlatego, że w tym 9 rozdziale jest 5 wydarzeń mówiących o cudach Bożych, cudach Jezusa, które dokonuje.
wielkich dziełach, które dokonuje. Cztery dotyczą uzdrowienia, a jedno dotyczy uwolnienia od sił demonicznych człowieka. Jakby dziewiąty rozdział tej Ewangelii Mateusza nasycony jest cudami, które czyni Jezus. Ale też zarazem przejawia się cały czas ta myśl o wierze. O wierze. Jezus podkreśla i Mateusz podkreśla, jak bardzo ważna jest w naszym życiu, jak bardzo ważna jest wiara. Podkreśla kwestię wiary, z jaką ludzie, których Jezus dotyka, oni z wiarą przychodzili do Jezusa. Oni byli pełni ufności, że kiedy przyjdą ze swoim problemem, Jezus go na pewno rozwiąże. Oni nie odejdą z niczym, ale Jezus naprawdę dotknie się ich życia, dotknie się ich problemu. My wiemy z Bożego Słowa, List do Hebrajczyków 11:6 mówi, bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. A więc wiara jest tym przeświadczeniem, ja wiem, że Bóg jest, nie mam z tym problemu. To jest przekonanie, ale też wiem, że ten Bóg, który jest, jeśli do Niego przyjdę, Jeśli będę szukał Jego obecności i mocy, to On będzie mnie błogosławił. On będzie błogosławił moje życie. On wynagradza. A więc to jest żywa wiara. W tym dziewiątym rozdziale ten człowiek sparaliżowany, on tam jest opisany, on jest zniesiony przez czterech mężów, czterech przyjaciół, tak moglibyśmy powiedzieć, no bo chyba nieprzyjaciele by się nim nie zajęli. To byli ludzie, którzy mu dobrze życzyli. Tam jest mowa o wskrzeszeniu córki Jaira. W tym rozdziale jest mowa o kobiecie, która od 12 lat cierpiała na płynienie krwi. Jest mowa właśnie o tych dwóch ślepych. Na końcu jest mowa o bardzo nieszczęśliwym człowieku, który był demonicznie, przez demona był w swoim duchu związany, nie był wolny. Takie dwie osobowości się w nim ujawniały. Ludzka, jego jako człowieka, ale demoniczna. I nie wiemy tutaj, co było powodem, co spowodowało, że demon zawłaszczył sobie tego człowieka. Ale za każdym razem w tym wydarzeniu Jezus zwraca uwagę na wiarę. Szuka, podkreśla, docenia, honoruje wiarę ludzi, którzy do Niego przychodzą z tymi problemami, czyli z tym zaufaniem, że kiedy przyjdę do Jezusa, przyjdę ze swoją sytuacją, On nie zawiedzie mnie. On pomoże mi. Dlatego, kiedy ten sparaliżowany został opuszczony, wiecie, że tam zdemolowali trochę ten dach, rozebrali go, to nie był taki z betonu i stali, było łatwo, ale w każdym razie zadali sobie trud i tam jest napisane, a gdy Jezus ujrzał wiarę, Jezus ujrzał ich wiarę. Jezus, widząc ich wiarę, nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale On też uwalnia go od poczucia winy. On mówi, przebaczone są ci twoje grzechy. Wiecie, zaraz się robi zamieszanie, uczeni w piśmie i tu mieli rację, tylko Bóg może przebaczać grzechy. To jest racja. To nie wiedzieli, że Jezus jest Bogiem. Oni Go takim nie postrzegali. Ale Jezus wyraźnie powiedział, wiedzcie, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzech. Samo to wyrażenie Syn Człowieczy u proroka Ezechiela oznacza tytuł mesjański. A oni nic jakby z tego nie rozumieli. Jezus uczynił więcej dla tego człowieka, niż on oczekiwał, bo Jezus dotknął jego ciała, ale pierwsze dotknął jego wnętrza, jego serca.
Jego grzechy zostały mu przebaczone, a później został całkowicie uzdrowiony. I powstał i mógł zabrać swoje łoże i wyjść uzdrowiony z tamtego miejsca. Do Jaira Jezus powiedział: nie bój się, tylko wierz. Jair miał jedynaczkę, córeczkę, około 12 lat. I tutaj Mateusz pisze troszeczkę inaczej tą historię, jakby skraca ją. Chociaż Ewangelia Mateusza jest dużo dłuższa od Ewangelii Marka, to Marek podaje więcej szczegółów odnośnie tej historii. Tu jest napisane takie zdumiewające słowa. Gdy do nich mówił, oto tam wcześniejsze słowa Jezusa, oto pewien przełożony w synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyj. Co za wiara! On przyszedł z przekonaniem, z wiarą. Oto kiedy Jezus tylko wysłucha i przyjdzie do jego domu, on wskrzesi, on ma moc wskrzesić z martwych moją córkę. Mateusz to ścieśnił, sprasował tą historię, bo Marek, Łukasz opisują, że ona jeszcze żyła, kiedy on przyszedł do Jezusa. I w drodze przyszli ludzie i powiedzieli: już nie truć nauczyciela, twoja córka umarła, nie ma już ratunku. I czasami tak jest, że szukamy u Jezusa pomocy i przychodzą gorsze wieści niż były. Jest gorzej niż było, chociaż szukamy pomocy. Wtedy Jezus mówi: nie bój się, tylko wierz, ufaj. I chociaż Pan Jezus nie mógł się poruszyć szybko, aby znaleźć się tam w tym domu tego człowieka, bo był tłum i tam była jeszcze inna kobieta, pamiętacie, która 12 lat cierpiała na krwotoki, wydała pieniądze, majątek na lekarzy. Ktoś mówi: tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj. I wiedziała, nikt nie jest w stanie jej pomóc. Musi przyjść do Jezusa. I ona miała takie dobre nastawienie serca. Gdy tylko, ona mówi: ja nawet nic mu nie powiem. Nic mu nie powiem. Gdy tylko się dotknę jego szaty, będę uzdrowiony. Wiecie, co za wiara. Gdy tylko dotknę, Jezus nawet nie usłyszy szeptu. Ale ona była przekonana, że gdy tylko się go dotknie, on ma taką moc. On nawet nie potrzebuje usłyszeć nic z jej ust w tym momencie. Wiecie, to było niesamowite dotknięcie. To jest historia, która nas czegoś uczy, że mogę być bardzo blisko obecności Bożej i nie doświadczać mocy Bożej. Bo nie ma wiary, bo nie ma oczekiwania, bo niczego się nie spodziewam od Boga. Może myślę, już wszystko mam, cóż więcej mogę? Ona przyszła zdesperowana. Mówi: ja już dłużej tak nie mogę. Ale gdy się go dotknę, wiecie, ona przez ten cały tłum się tam przeciskała. Właściwie powinna krzyczeć: nieczysta, nieczysta. Bo człowiek w jej sytuacji takim był, według zakonu, według prawa. I za to powinna być ukamienowana, gdyby tylko się dowiedzieli. Ale przecisnęła się i dotknęła szaty. Z wiarą, z przekonaniem. I jest to cudowne słowo, i moc wyszła z Jezusa. I on to odczuł. To jest taki dotyk wiary. Moc wyszła z Jezusa i natychmiast ona wiedziała, że została uzdrowiona. Ona wiedziała i Jezus wiedział. Kto się mnie dotknął? Ale Jezus zwraca uwagę, tak jak w przypadku tego sparaliżowanego, widząc ich wiarę. Tak tutaj Jezus mówi do niej: ufaj, córko. Ufaj, córko, twoja wiara ciebie uzdrowiła. Do Jaira mówi: nie bój się, tylko wierz. Ufaj, nie odchodź. I później pojawili się ci ślepi. Dwie osoby. Jezus też ich pyta. W pewnym momencie ich pyta: czy wierzycie,
że mogę to uczynić? A więc czy jesteście pewni, że ja mam tą moc i to zrobię? I oni powiedzieli, tak, wierzymy. Wyznali swoją wiarę, że są pewni co do tego. Jezus był namaszczony przez Ducha Świętego. I to, co czynił, czynił w namaszczeniu Ducha. Kiedy wyszedł z wody podczas chrztu, pamiętacie, Duch Pański spoczął na nim. Namaścił go, dał mu moc, aby mógł w mocy Ducha czynić wielkie znaki i cuda. Nawet legion demonów nie był w stanie zatrzymać Bożego uzdrowienia i uwolnienia, która, tej mocy, którą Jezus miał. Nawet legion demonów. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, ale jeżeli... Jak to jest możliwe w jednym człowieku ponad 3000 demonów? Jak straszny duchowy stan. My, gdybyśmy mieli problem z jednym demonem w jakimś człowieku, obawialibyśmy się. Tak mi się wydaje. Ja sam bym się tak zastanawiał. Miałem kiedyś taką konfrontację z opętanym człowiekiem. I wiem, jak człowiek opętany, zdemonizowany, bo tak to też Słowo Boże nazywa, ale opętany, w jednej chwili może zmienić swój wygląd. Widzisz coś więcej niż człowieka. Widzisz tego, tą demoniczną, ten demoniczny wyraz. Coś, co demon czyni i zmienia w pełnego nienawiści człowieka. Jego oczy, jego twarz pokazują, jak wielka złość diabła jest na tych, którzy miłują Jezusa. Ale nawet legion nie był w stanie zatrzymać Jezusa. Halleluja. Pamiętacie, kiedy Jezus płynie tam do tej krainy Gerazyńczyków? Ni stąd, ni zowąd. Dzieje się coś nadnaturalnego. Jezioro było spokojne, a tu ni stąd, ni zowąd zerwała się burza. Zaatakował diabeł. I wydawało się, że zatopi Jezusa i wszystkich apostołów razem z nim. Panie, czy nie widzisz, że my giniemy? On spał. O, diabeł myślał, że Jezusa wystraszy. A Jezus spał, spokojny. Bo wiedział, że osiągnie cel, bo wiedział, że jest w woli Bożej, bo wiedział, bo miał wiarę. A uczniowie patrzyli na okoliczności. Mówili, Panie, giniemy. Giniemy. Jezus mówi, pamiętacie te słowa Jezusa? Gdzie jest wasza wiara? Drodzy, to zależy, co my przeżywamy. Ja wiem, że Bóg nie dopuści pokuszeń, prób ponad nasze siły, ale przychodzą takie momenty, że musisz powstać w wierze i powiedzieć diabłu, dość tego. W imieniu Jezusa gromię cię, idź precz ode mnie. Oto zwyciężę, bo mój Pan jest niezawodny. On mnie przeprowadzi przez ogień i przez wody i nie zaleją mnie. Amen? Coś musisz zrobić, bo to jest twoja walka. Nie jesteś w niej sam, ale jako Boże dziecko musimy powstać w wierze i dać odpór diabłu. Tego nie zrobi za ciebie ktoś. Ty musisz stać w wierze, dać odpór diabłu. Wiara, list do Hebrajczyków uczy nas, że wiara manifestuje się poprzez nasze działanie i to, co mówimy, nasze wyznanie. Ja mogę dużo mówić o wierze, ale kiedy przyjrzysz się mojemu życiu, musisz widzieć owoc wiary, efekt wiary. Wiecie, wielu ludzi mówi, że wierzą w Boga, tylko kompletnie nie liczą się z Jego słowem. Bóg mówi jedno, oni robią drugie. Bóg mówi nie bluźnij, nie kradnij, nie cudzołóż, oni to robią, ale wydaje im się, że wierzą w Boga. Co to za wiara? Co to za wiara? Psalm 50, który czytaliśmy na modlitwie, mówi, cytujesz moje przykazania, ale żyjesz bezbożnie. I na Bogu to nie robi żadnego wrażenia. Prawdziwa wiara, żywa wiara,
daje świadectwo poprzez nasze postępowanie, nawet w najdrobniejszych sytuacjach. Jeżeli jesteś komuś coś winien, to to oddajesz. Jeżeli sobie coś przypominasz, że złego powiedziałeś, to idziesz albo Pana przepraszasz, jeżeli to nie było przed innymi, albo mówisz, źle mówiłem, głupio mówiłem, że źle mówiłem o innych. To jest wiara. Niewiara powoduje, że robię to, co uważam i uważam, że przejdzie mi to wszystko po prostu na sucho. Paweł mówi, uwierzyłem, dlatego powiedziałem. Wiara działa i wiara mówi, oświadcza, daje świadectwo o Bogu. Nie jest ukryta. Niektórzy ludzie myślą, że wiara jest czymś tak bardzo osobistym, że nie możesz się nią dzielić. A Pismo mówi wręcz zupełnie odwrotnie. Jeśli mam wiarę, to mam ogłaszać, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Mam się dzielić wiarą, aby Duch Święty mógł tego użyć i ożywić tych, którzy są duchowo martwi. Ta wiara wyznaje Jezusa Chrystusa Panem poprzez sposób naszego życia i wyznanie naszymi ustami. Abraham przez wiarę opuścił swoją rodzinną miejscowość Ur. Wygodne życie. Przez wiarę. Bóg mówi, zrób to. On mówi, ja wierzę, Boże, Panie, fajnie, cudownie, ale dalej pozostał w Ur. To nie jest wiara. Jeśli Bóg mówi, słuchamy Go i to jest wiara, wtedy to jest żywa wiara, bo diabeł też ma wiarę. Demony też wierzą, pisze Jakub, i drżą, tylko że kompletnie nie liczą się z Bogiem, ani z Bożym Słowem. Noe przez wiarę zaczął budować statek, potężny statek, arkę. Ja sobie to wyobrażam, jak ci ludzie się tam zbierali, jak drwili, jak śmiali się. Gdzie ty, Noe, budujesz arkę, jak tu morza nie ma? Gdzie taki potężny statek? Wiecie, my to wszystko doświadczamy w różnych okolicznościach. Ty wierzysz dzisiaj Bogu? Ty wierzysz tej księdze? Ty wierzysz Pismu Świętemu? Kto dzisiaj światły wierzy Biblii? Ja mówię, właśnie światły wierzy. Światły wierzy. Ten, który ma mądrość, ten, który ma rozum, on wierzy. A ten, który jest prostakiem w myśleniu, powiem nie prostym człowiekiem, bo prosty człowiek ma czasami więcej mądrości niż wykształcony człowiek. Ale prostak to jest ktoś, kto w Biblii nazwany jest nieukiem, który nie chce się uczyć, nie chce poznać i zrozumieć Boga i Bożego Słowa. Przez wiarę Noe. A inni przez wiarę, dzisiaj brat Bolesław nam czytał, inni przez wiarę cierpią. Mają żywą wiarę. Gdyby tylko wyparli się Jezusa, nie mieliby takich prześladowań. Nie musieliby ginąć, nie musieliby zostawiać swoich bliskich, nie musieliby się gdzieś ukrywać, ale dlatego, że mają wiarę. I ta wiara ich do czegoś obliguje. Są gotowi stracić wszystko ze względu na zaufanie Zbawicielowi. I dla Niego są gotowi stracić życie. Amen. Bez wiary nie mogę podobać się Bogu. I też nie oszukam ani ludzi, a przede wszystkim Boga nie oszukam. Że będę coś udawał. Wiara działa w wierze, według słowa jest posłuszna i to czyni. Wiara jest ręką, która odbiera od Boga to, co On daje. Mamy tak wiele obietnic. I przez wiarę te obietnice ty i ja bierzemy. Tak stało się z naszym nawróceniem. Przez wiarę. Uwierzyliśmy to, co mówi Pismo. Że jestem zgubionym grzesznikiem i potrzebuję łaski, potrzebuję przebaczenia i potrzebuję przemiany, odnowienia wewnątrz w moim sercu, a sam tego nie potrafię zrobić. Może to uczynić tylko Bóg. Ta miniseria cudów opisana w tym 9 rozdziale demonstruje moc wiary. Niewiara zawsze Boga powstrzymuje, zasmuca. I niewiara jest nazwana grzechem i początkiem wszystkich innych grzechów w naszym życiu. Ale też niewiara powstrzymuje rękę
Boga, aby nas błogosławić, aby działać w naszym życiu. Z powodu niewiary w Nazarecie Jezus nie mógł dokonać wielu cudów. Nie było tam oczekiwania, nie było tam zaufania do Jezusa, nie było tam uznania w Nim kogoś więcej niż tylko człowieka. Nie mógł uczynić. Ja się czasami dziwię, jak to jest możliwe. Ten, przez którego wszystko zostało stworzone, ten, na którym spoczywał Duch Święty, on nie mógł dokonać tego, co pragnął dokonać. Ileż to raz Bóg pragnie coś dokonać w życiu ludzi. Ale nie może. Dlatego, że oni nie wierzą. Że oni nie oczekują od Niego niczego. Pamiętacie, jak Jezus siedzi na Górze Oliwnej, patrzy na Jerozolimę i płacze i mówi: Jeruzalem, Jeruzalem. Ileż to razy chciałem was zebrać, jak kokosz zbiera pisklęta. Ale co? Pamiętacie, ale co? Nie chcieliście. Oto on miał dobre myśli, oto on chciał błogosławić. Ale oni kompletnie tym nie byli zainteresowani, wzgardzili. I przyszedł sąd. Przyszedł sąd, drodzy. W 70 roku miasto Jerozolima, ulice miasta Jerozolimy płynęły rzekami krwi zabitych Żydów. Przed sąd. Bo Pan chciał ochronić, ale oni tego nie chcieli. Pan chciał coś dokonać, ale oni tego nie chcieli. Ci dwaj ślepi. Jak wiara działa? Ci dwaj ślepi zgodzili się. Między nimi była zgoda, aby szukać u Jezusa pomocy. Byli, sądzę, przyjaciółmi. Mieli tą samą akurat potrzebę. Mieli jeden wspólny cel. Mówili jednym głosem. Byli jedno w swojej wierze. Tak złączeni serce. Pamiętacie, co mówi w tej samej Ewangelii Pan Jezus w 18 rozdziale, wierszu 19? Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Oni się zgodzili. Tak się zastanawiam, jeśli zbór się zgodzi, będzie jedno serce i zacznie wołać jednym sercem. Jeżeli dwóch wystarczy, to co dopiero zbór, aby przyszła Boża moc i błogosławieństwo, ale to zgodzenie się to jest dopiero początek. Oni się zgodzili, byli w tym jedno, to jest dobre, ale oni też tą wiarę okazali w działaniu, szli za Jezusem. Zwróćcie uwagę. Oni wołali za Nim i szli za Nim. Oni wołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami. Ale cały czas podążali za Jezusem. Te wszystkie cuda tu opisane dokonały się w Kafarnaum, w mieście, w którym mieszkał Jezus. Tak mówi nam ten pierwszy wiersz, że Jezus przybył do swego miasta. A Marek 2:1 właśnie mówi, że tym miastem, którym on zamieszkał, było Kafarnaum. I oni nie tylko, że się zgodzili, ale oni podążali za Jezusem. Byli razem, szli i wołali. Ośmielili się nawet wejść tam, gdzie nie byli proszeni. Jezus wszedł do domu, a ich nikt nie prosił. Oni tam weszli, gdzie był Jezus. Nie wiem, czy to był Jego dom, czy Jezus tam kogoś odwiedził. Możliwe, że Jego, ale jako nieproszeni tam weszli. Czyli okazali wiarę w swoim działaniu. Tak jak ta niewiasta. Prawdziwa, szczera wiara, nieustępliwy, wytrwały duch zawsze bywa nagrodzony. Oni okazali niesamowitą wytrwałość w tym dążeniu do celu, do uzdrowienia, którego tak bardzo potrzebowali. Ale to jest część. Oni się na tym nie zatrzymali, oni prosili. Oni prosili. Zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Zmiłuj się nad nami, synu Dawid. Słuchajcie, on, w przeciwieństwie do tej niewiasty, oni wołali. Oni szli i wołali, a później, kiedy weszli do domu, oni prosili: ulecz, uzdrów nas, uzdrów nas.
Oni mówią tak, syn Dawida, to jest też kolejny tytuł mesjański. Ja mówię, ci ślepi widzieli lepiej niż faryzeusze, którzy mieli oczy, nie? Oni widzieli lepiej. Duchowo rozpoznawali w Jezusie Mesjasza. To, co Izajasz prorok mówi, że przyjdzie ten Mesjasz i on będzie otwierał oczy ślepych. Tak pisze właśnie prorok Izajasz w 35 rozdziale, wierszu 5. Oni o tym wiedzieli. Duchowo mieli lepszy wzrok niż uczeni w piśmie i faryzeusze. I oni rozpoznali w Jezusie Mesjasza. A więc wyrażali prośbę. Wiara woła, prosi. Wiara wypowiada niewypowiedziane pragnienia serca. Osiąga, dociera do tego, co jest poza naszymi możliwościami. Kroczy naprzód. Ktoś tak ładnie powiedział, śni wielkie sny i modli się wielkimi modlitwami. Kiedy Jezus mówi, o cokolwiek byście prosili, Bóg mówi, ja was nie ograniczam. Ja bez modlił się, poszerz moje granice. Boże, poszerz moje granice, mojego życia. I ostatnia rzecz. Wiara wzrasta. A więc oni byli zgodni, oni podążali za Jezusem, oni wyrazili prośbę, a też ta wiara w nich dojrzała. Jezus ich zapytał, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Czy wierzycie, czy jesteście pewni, że ja mogę to uczynić? I w jednej chwili odzyskacie wzrok, czy wierzycie? Pamiętacie ich odpowiedź? Tak, Panie, tak, tak. Mówi, niech się stanie. Według, w zgodzie z waszą wiarą, z waszym oczekiwaniem, z waszym spodziewaniem. Niech tak się stanie. I natychmiast ich oczy się otworzyły. Pamiętacie tych trzech młodzieńców, którzy się nie pokłonili posągowi i mieli taką wspaniałą, w cudzysłowie, obietnicę wrzucenia do pieca ognistek. Oni mówili tak. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas. Byli gotowi oddać życie. Ale mówili, jeśli Bóg może, czy wierzycie, że mogę was uzdrowić? A oni też wierzyli, że Bóg może ich w tym ogień, przez ten ogień przeprowadzić. List do Hebrajczyków 7,25 mówi tak pięknie, dlatego może zbawić, ocalić, uratować, uzdrowić, bo to słowo sozo oznacza w tym jednym słowie jest zbawić, uratować, ocalić, uzdrowić. Dlatego może on to zrobić na zawsze, może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga. Przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Jezus żyje. Amen. Amen. On wstał z martwych, jest po prawicy Ojca, jest jedynym orędownikiem i on ma, jest tym, który wstawia się za nami, broni nas przed oskarżycielem, przed oskarżeniami diabła. Jeszcze jeden na końcu obietnica. Jud 1:24, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. To jest takie dobre słowo dla nas w tym czasie ostatecznym. Kiedy będzie coraz większy ucisk, kiedy zamiary ludzi tego świata i antychrysta są jednoznaczne i coraz więcej o tym możemy słyszeć, to wiedz o tym, że Bóg może, on chce i może ustrzec ciebie i mnie od upadku i postawić nieskalanym przed obliczem swojej chwały. Halleluja. Nie muszę się bać, ale muszę być blisko Jezusa. Blisko Jezusa. Bo to wszystko nabierze w pewnym momencie tempa. O tym wiemy. Bóg nam o tym mówi. A później, kiedy Jezus dokonał tego wspaniałego cudu, oni poszli i wszędzie wszystkim dawali świadectwo. Otworzył nasze oczy. To jest wiara. Popatrzcie, wiara nie zachowuje tych efektów wiary, tego błogosławieństwa, ale zaczynasz mówić, co Bóg dla ciebie uczynił. Mówić.
Ja mówię, wspominałem kiedyś, czasami jestem zdumiony, że wierzący potrafią być dotknięci, uzdrowieni i dopiero po roku czasu się do tego przyznają. Ja tego nie rozumiem. Bo zbudowaliby tych, którzy się o nich modlili, zbudowaliby kościół i Bogu by oddali chwałę. Dobrze jeszcze, kiedy po roku. Szli i rozsławili imię Jezusa po całej okolicy. Wiara w Jezusa daje nam zwycięstwo. Jezus Chrystus, nic się nie zmienił. On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Amen? Taki sam. Pamiętajmy, moc wiary tkwi, rozpoczyna się od zgody. Działa z determinacją. Wiara nie ustępuje, aż nie otrzymam błogosławieństwa. Chyba, że Bóg mówi, daj sobie spokój. Może tak Bóg powiedzieć. Nie teraz. Działa z wyznaniem. Tak, Panie, ja wierzę, ja wierzę. Ty masz moc. I składa świadectwo. I kiedy czytamy o Jezusie, który dokonuje cudów, możemy widzieć, że serce Jezusa, Jego dotknięcie jest delikatne, pełne miłosierdzia. Jest bardzo osobisty. Bardzo osobisty. On widzi potrzeby każdego z nas i przychodzi delikatnie do każdego z nas i dotyka nas osobiście, łączy się z Tobą i ze mną w naszej potrzebie. Jego dotknięcie jest intymne, obejmujące Twoje i moje życie. Jest pełne mocy. On w tej mocy Ciebie i mnie odnawia, podnosi, uzdrawia, odpowiada, daje zachętę. Amen? Amen. On taki jest. On chce, żebyśmy naszą wiarę, nasze przekonania wyznawali. Wyznawali. Oświadczali. I czasami modlimy się dłużej, czasami modlimy się krócej, ale jedno jest pewne, że Bóg jest wierny. Wierny. Czasami w tej mojej dolegliwości powiem Wam, mam dość. Wieczorami, w nocy. Mówię, Boże, ja już nie mogę. No, może dlatego, że taki jestem, nie wiem, słaby czy jak. Ale jest to uciążliwe. Jest to męczące. Mogę przez to też bardziej wczuć się w tych, którzy cierpią. I to jest dobre. I to jest dobre. Ale jedno jest pewne. On jest moim lekarzem. I On mnie uzdrowi. Amen. On jest Twoim lekarzem. On jest tym, który stoi przy Tobie, zna Twoje serce, słyszy Twoje wołanie, jest gotów odpowiedzieć osobiście na Twoją potrzebę. Bo jest Zbawicielem. Jemu chcemy teraz oddać chwałę. Cokolwiek jest, nie stój. Nie odkładaj na bok. Powiedz Mu o tym szczerze, tam, o co chcesz się modlić. Ale przyjdź z wiarą. On może to uczynić. On ma moc to uczynić. On chce to uczynić. Bo obiecał. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Przedłuż przed Pana swoją sprawę. Swoje dziecko, swój problem, swoją chorobę, cokolwiek by to nie było. Cokolwiek. Sytuację, w której obecnie jesteś, coś, co sprawia, że jesteś przybity, przygnieciony. Wydaje się, że już dalej kroku nie zrobisz. Chciejmy przez chwilę się modlić. Pamiętaj, Jezus jest gotów wysłuchać, słyszeć i wysłuchać Twoich prośb. Jak długo powiesz, Panie, ja już tyle razy. Nie poddawaj się, jak Ci ślepi. Idź przed samego Jezusa. Panie, nie puszczę się Ciebie, aż mnie pobłogosławisz. Determinacja. Ale przez to widać wiarę. Wiarę. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, że znasz każdego z nas osobiście. Dziękuję Ci, że za każdego z nas zapłaciłeś taką samą cenę na krzyżu.
cenę Twojej świętej krwi. Nikt z nas nie został lepszą czy gorszą ofiarą odkupiony. Tą samą krwią Baranka Bożego. Panie, przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Cokolwiek by to było. Duża czy mała rzecz. Panie, przyjdź i pomóż nam w różnych sytuacjach. W szkole, na studiach, gdziekolwiek, cokolwiek, w pracy. W domach naszych potrzebujemy Ciebie. Przychodzimy z wiarą, z oczekiwaniem, że Ty wkroczysz, że Ty dokonasz cudu, że Ty wybawisz i wyprowadzisz nas. W imieniu Jezusa to się modlimy. W imieniu Jezusa. Tak, Duchu Święty, błogosław nasze serca. Każdego, jak tutaj jesteśmy, ogłaszam Twoje zwycięstwo i Twoją moc i błogosławieństwo. Dla każdego, jak tutaj jesteśmy, niech przyjdzie Twoja zmiana. Z góry od Ciebie, Twoja zmiana, Twoja moc, niech się objawi w naszych sytuacjach, w naszych potrzebach. W imieniu Jezusa to się modlimy i wołamy. Amen. Amen.